spektakularny bal, to wielkie wydarzenie towarzyskie, ale przede wszystkim to wielki dzień dla potrzebujących dzieci. Momentem kulminacyjnym jest zawsze aukcja. Pytanie, czy w tym roku padnie rekord? Pani prezes, jest lekki stres? Oczywiście, zawsze jest stres. Poza tym wszyscy mi się pytają, czy padnie rekord, więc to mnie też trochę stresuje, bo ja jak najbardziej jestem za rekordami, bo te rekordy oznaczają, że mamy więcej pieniędzy na naszą działalność, na rehabilitację, na wyposażenie szpitali. Jak ważne są działania fundacji dla grupy TVN? To jest nasza społeczna odpowiedzialność. Wspieramy fundację od 18 lat, finansując w pełni jej działalność i zapewniając, że każda złotówka, którą zbiera fundacja, przekazywana jest na potrzebujących. To wielka radość móc powitać Państwa na tym jak zawsze niezwykłym balu nocy letniej. Pani Aneto, jak Pani to robi, że Pani ma wciąż 20 lat? Dziękuję. Nie mam niestety, ale myślę też, że mam dobre samopoczucie wciąż. Może to pomaga. To jest taki moment, taki bal nocy letniej, żeby włożyć taką długą kreację, żeby zaszaleć? Ja myślę, że to jest taki właściwie jedyny moment w roku. Ten bal się już tak przyjął, wszyscy są tutaj tak piękni, dostojni, eleganccy, że z wielką przyjemnością zawsze tu przychodzę. Dzisiejszym hasłem, motywem przewodnim jest takie hasło Welcome to the jungle, witamy w dżungli, ale w tej dżungli jest miejsce na pomaganie i TVN potrafi się zatrzymać. To jest istotna część tego biznesu? Ja myślę, że bardzo istotną częścią każdego biznesu są wartości, na których on jest zbudowany. Żeby budować zrozumienie drugiego człowieka, szacunek do drugiego człowieka, wrażliwość na jego potrzeby, mam wrażenie, że nam jest bardzo blisko, zarówno Discovery, jak i TVN, że mamy bardzo podobne wartości, czego no, największym dowodem jest ten bal. Który to twój bal? Ojej, nie jestem w stanie się doliczyć. Byłam chyba na wszystkich balach. Kto szykował się dłużej? Nie ja. Była dyskusja po prostu tuż przed wyjściem o tym, czy mam założyć jak zwykle buty glany, ciężkie. Wszystko przez to. Bardzo mi zależało na tym, żeby tym razem, chociaż ten jeden raz, Martyna mi uległa i mi się udało iść dzisiaj na szpilkach i czuję z tego prawdziwą satysfakcję. 300 tysięcy. Mam po raz drugi, po raz trzeci. Dziękuję bardzo, gratulacje! Masz jakiś magiczny sposób na to, jak zachęcić gości do tego, żeby przebić aukcję, pobić rekord? A nie, tutaj słuchaj, Dorota Wellman i Julek Windorbski wchodzą i to są najlepsze osoby. Nikt nie potrafi tak dobrze zachęcać gości do licytacji jak oni. I chyba powinniśmy odczytać wynik, który jest imponujący i najwyższy w historii, bo jest to 2 miliony 90 tysięcy dzisiejszym. Brawo! Gdzie mąż? Mąż na koncercie, jednak zobowiązania zawodowe, które były już pół roku wcześniej rezerwowane, zobowiązują. A jak ja cię nagram i jutro, Sebastian, zobaczycie w relacji Dzień Dobry TVN, jak tańczysz na balu z innym mężczyzną, to co będzie? To nic nie będzie, będzie się cieszył. Wreszcie ktoś to robi za mnie i ty mi nie będziesz, nie musisz ciągnąć do tego typu historii. Nie, to jednak naprawdę my nie jesteśmy absolutnie o siebie zazdrośni, a jeżeli jest już ta zazdrość, czasami to jest to w takich zdrowych granicach. Czy ty lubisz tańczyć? Lubię. Będziesz tańczyć dzisiaj? A zobaczymy, zobaczymy. Do czego to zależy w takim razie? No jestem bez męża. A właśnie pytałem przed chwilą Pauliny Krupińskiej, czy można tańczyć, jak nie ma męża. Powiedziała, że można, ma GPS ja na palcu. Ja będę z Pauliną tańczyła, my lubimy razem.